Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w KSP z modem BTSM. W poprzednim odcinku mieliśmy niezwykle udaną misję na planetę Jul i jego księżyce. Opracowaliśmy nową technologię, która między innymi dała nam specjalny chwytak. Możemy więc przeprowadzać już misję przechwytywania asteroid. Aby taką misję przeprowadzić, musimy na początek asteroid znaleźć. A te niewielkie kosmiczne skały orbitują w pewnej odległości od planety Kerbin. Przychodzą one także w kilku kategoriach, a więc od kategorii A, która ma zaledwie kilka metrów średnicy, aż do kategorii E. No i te największe asteroidy potrafią mieć kilkadziesiąt metrów średnicy i ważyć około 1500 ton. Dlatego też zaczniemy tutaj od najmniejszej kategorii, a więc kategorii A. No i udało nam się tutaj już wytropić tego typu obiekt. Teraz musimy tylko do niego polecieć, złapać go i umieścić go na niskiej orbicie planety Kerbin. Okej, przechodzimy do hangaru. I wykorzystamy tutaj ostatni pojazd, a więc sondę Zeus. No z tym, że tutaj diametralnie ją zmieniamy. Pozostawiamy tylko komputer sterujący oraz zbiornik paliwa z silnikiem. No i teraz tak, na górze montujemy ten specjalny chwytak. Dajemy tego typu strukturalne przejście. Zakładamy nowocześniejszą baterię. A także spory zbiornik monopropelantu. A tego będziemy potrzebowali bardzo dużo, nie tylko na manewry w pobliżu tej asteroidy, ale także na manewrowanie naszym pojazdem, kiedy tą asteroidę już pochwycimy. No bo cóż, będziemy musieli obracać nie tylko nasz niewielki pojazd, lecz także ważącą kilka ton kosmiczną skałę. Okej, jeszcze nadajnik. Ponieważ jeżeli uda nam się umieścić asteroidę na niskiej orbicie, będziemy musieli dokonać eksperymentu i dane te przesłać do Centrum Kosmicznego. Bez problemu udaje nam się umieścić statek na orbicie, ale teraz zaczyna się już nieco trudniejsza część tej misji, a więc dokonanie randewu. No i ta nasza asteroida znajduje się w dość sporej odległości od planety Kerbin. No jest ona dość daleko poza strefą wpływu grawitacyjnego. Ale akurat tak się składa, że wkrótce jej orbita zbliży się do orbity tej planety. Tak więc będzie to dla nas okazja, aby tego randewu dokonać. Planuję tutaj odpowiedni manewr. Potrzebujemy tutaj około 1000 metrów na sekundę. Nie jest to wiele, ale w pobliżu tej asteroidy będziemy musieli jeszcze wyhamować. Po przechwyceniu wyhamować także samą asteroidę. Tak, aby skierować ją w pobliże planety Kerbin, a potem wyhamować po raz trzeci, by uzyskać w pobliżu planety Kerbin niską orbitę. No tak więc przed nami dość wiele kosztownych, jeśli chodzi o paliwo, manewrów. Zobaczymy, czy tego paliwa nam wystarczy. Okej, manewr wykonany w 2/3. I mamy koniec paliwa w członie z silnikiem mainsail.
No ale świetnie, manewr wykonany i cały czas mamy nieco paliwa w tych bocznych dopalaczach. Okej, zbliżamy się do asteroidy. No, miejsce spotkania jest tutaj dość odległe. Jednak nie planuję już tutaj żadnych manewrów, tylko postępuję tak jak w przypadku każdego randewu. A więc po prostu redukuję różnicę prędkości względem celu w taki sposób, by skierować znacznik naszej trajektorii na znacznik celu. No i właśnie, tak jak mówiłem, potrzebowaliśmy około 1000 metrów na sekundę, aby tutaj dotrzeć, a w tej chwili potrzebujemy ponad 1000 metrów na sekundę, by wyhamować. No jednak mamy tutaj już sukces i miejsce spotkania robi się coraz bliższe. Mamy jednak koniec paliwa w dopalaczach bocznych. No i skierowaliśmy już znacznik naszej trajektorii na znacznik celu. Zobaczmy, w jakiej odległości dokonamy randewu. 3500 km. No cóż, w skali międzyplanetarnej jest to bardzo niewielka odległość. Tak więc poczekajmy, aż jeszcze nieco bardziej się zbliżymy. I powtarzam tutaj ten sam proces, a więc hamuję w taki sposób, by nakierować naszą sondę na cel. No, cały czas mamy tutaj nieco ponad 700 metrów na sekundę do zgubienia. Okej, zobaczmy, jaki mamy wynik. No i świetnie, odległość spotkania to już nieco ponad 300 km. Tak więc coraz bardziej naprowadzamy sondę na cel. Kolejne niewielkie hamowanie. I mamy już 37 km. Okej, w tej chwili jesteśmy już bardzo blisko celu. Tak więc powtarzam ten sam manewr. Nie chcemy tutaj wyhamować za bardzo, no ponieważ wtedy zaczniemy się od celu oddalać. Tak więc chcemy tylko przekierować ten jasnozielony marker na różowy marker oznaczający cel. Nie chcemy zgubić zbyt dużo prędkości. Okej, świetnie. Cały czas mamy nieco ponad 300 metrów na sekundę. I miejsce spotkania to już nieco ponad 1 km. Okej, nieco się tutaj zagapiłem i nieco minęliśmy cel. Dlatego też jak najszybciej odpalam silnik na maksimum ciągu, by wyhamować. No jednak udało się wyhamować w odległości nieco ponad 2 km. Teraz musimy tylko się do celu zbliżyć. W sumie to zbliżamy się chyba nieco zbyt szybko, ponieważ jest to prędkość 72 metrów na sekundę. Tak więc szybko obróćmy nasz pojazd, tak aby wyhamować i raz jeszcze nie minąć celu. Oj, świetnie. Jesteśmy zaledwie kilkanaście metrów od asteroidy. No i w tej chwili przechodzę już tylko i wyłącznie na napęd RCS.
Okej, czas uzbroić nasz chwytak. Obracam także naszą sondę chwytakiem w kierunku celu i przy pomocy dysz RCS powoli się do niego zbliżam. Nie chcemy tutaj przesadzać z prędkością, tak aby za mocno w cel nie uderzyć. Okej, mamy już ostatnie metry. Ostatnie centymetry. I świetnie, cel przechwycony. No cóż, cały czas mamy sporo paliwa. Musimy jednak powrócić w pobliże planety Kerbin, a potem wyhamować w tym pobliżu do niskiej orbity. Tak więc planuję tutaj kolejny manewr. Planuję go w taki sposób, abyśmy uzyskali niskie periapsis. No i jak się okazuje, nie potrzebujemy tutaj wiele. Jest to nieco ponad 100 metrów na sekundę. Obracanie naszego statku z dołączoną asteroidą jest dość trudne, jest jednak całkowicie wykonalne. No bo cóż, w tej chwili mamy tutaj kilka dodatkowych ton masy. Okej, świetnie, manewr wykonany i będziemy mieli periapsis na wysokości 70 kilku kilometrów, a więc tuż nad atmosferą. Okej, powracamy do strefy wpływu grawitacyjnego planety Kerbin. No i planuję tutaj już manewr uzyskania niskiej orbity. No i cóż, aby ją uzyskać, będziemy potrzebowali 900 metrów na sekundę. Okej, docieramy na miejsce i odpalam silnik. Przerywam jednak manewr i modyfikuję go w taki sposób, aby zmienić nachylenie orbity do orbity równikowej. No bo cóż, cały czas mamy bardzo dużo paliwa. Okej, świetnie, manewr wykonany. No i cóż, cały czas mamy jeden niewykorzystany zbiornik paliwa. Tak więc udało się przeprowadzić tą misję z dość sporym jego zapasem. Czas na gwóźdź programu, a więc przeprowadzenie odpowiedniego eksperymentu. Aby go przeprowadzić, asteroida musi znajdować się na niskiej orbicie przez 60 minut. No a cóż, nie jest to dla nas problemem, ponieważ będzie ona na tej niskiej orbicie cały czas. Okej, świetnie, eksperyment przeprowadzony. No i super, zyskujemy 500 punktów nauki. Dokonujemy więc transmisji.
No i misja wykonana.